I mean, I was a monster. If you look up the definition, I mean, that's what a monster is. I was a ghoul. I was a thief. I stole people's lives. Witamy w Watchmojo Polska. Dziś odliczamy kolejne 10 przerażających rzeczy znalezionych na miejscach zbrodni. Numer 10. Włosy z łazienki. Włosy, o których mowa, nie pochodziły od przestępcy związanego ze sprawą Teda Kaczyńskiego, znanego jako Una Bomber. For nearly 2 decades, a mathematical genius with delusions of single-handedly destroying industrial society planted or mailed powerful bombs to unsuspecting innocent victims. By zmylić władzę, Kaczyński podłożył do materiału wybuchowego włosy, które znalazł w łazience na dworcu autobusowym. We knew we were dealing with a disgruntled genius. We just didn't know how smart or how angry he truly was, or how far he'd go. Takie wykorzystanie cudzych kosmyków jest obrzydliwe i przerażające. Wyobraźcie sobie, że władze pukają do waszych drzwi, myśląc, że macie związek z niebezpiecznym szaleńcem. He was given 4 life sentences plus 30 years. He would never be eligible for parole. Numer 9. Wiadomość na maczecie. Intencje Prince'a Hepburna były jasne po tym, jak raport z miejsca zbrodni wrócił z laboratorium. After just over an hour of deliberations, a jury has determined that Prince Hepburn is guilty of killing his girlfriend Nellie Brown Cox 2 years ago. Hepburn zostawił po sobie narzędzie zbrodni z wiadomościami, zarówno o prawdziwej, jak i zamierzonej ofierze. Na miejscu, w którym zabił swoją dziewczynę, znaleziono zakrwawioną maczetę z napisem "This is what cheaters get", co można tłumaczyć jako "oto kara za kłamstwo". Po drugiej stronie była wiadomość o drugiej potencjalnej ofierze. Poziom okrucieństwa rodem z filmu grozy. Niestety, w tym przypadku horror był bardzo realny. When the verdict was handed down, Hepburn appeared calm, the same way he had appeared throughout the trial. Numer 8. Karty tarota. W 2002 roku snajperzy z Beltway terroryzowali okolice Waszyngtonu bronią długodystansową, by zmaksymalizować dystans między nimi a ich ofiarami. John Allen Muhammad i Lee Boyd Malvo wykorzystywali różne karty w trakcie zbrodni. Jeden szczególnie mrożący moment miał miejsce po postrzeleniu Ayrana Browna 7 października. Malvo i Muhammad zostawili na miejscu zbrodni kartę śmierci z napisami "Nie ujawniać prasie", "Dla pana, panie policjancie" i "Nazywaj mnie Bogiem". Przerażające i głęboko niepokojące, łagodnie mówiąc. Numer 7. Śmiertelna prośba. The random savagery of the lipstick killer didn't jibe with a city known for its strong, safe neighborhoods. Sprawa sądowa szminkowego mordercy Williama Heirensa była chaotyczna. Niekonsekwentne oskarżenie, kiepska praca policji i nielegalne działania za kulisami. It was then with his own lawyers encouraging him that he stopped fighting and decided to take the rap for 3 murders he did not commit. Niektórzy uważają, że Heirens nie był mordercą, który zostawił na miejscu zbrodni wiadomość definiującą jego pseudonim. Wiadomość została napisana na ścianie mieszkania ofiary i brzmiała: "Na litość boską złapcie mnie, zanim zabiję więcej osób. Nie mogę się kontrolować". Heirens dostał dożywocie za 3 morderstwa. Zmarł w więzieniu, utrzymując, że wymuszono na nim przyznanie się do winy. He insisted he had confessed solely to save himself from the electric chair, not because he was guilty. Numer 6. Klocki Lego. Morderstwo Lucille Johnson w 1991 roku zwróciło uwagę ze względu na klocki Lego na miejscu zbrodni. Investigators say it took them 23 years to catch a break in this cold case. The game-changing clues, new DNA evidence and Lego toys that were found at the crime scene. Wyniki DNA przeprowadzone lata później doprowadziły władze do przekonania, że morderca Johnson, John Sensing, tego dnia zabrał ze sobą swojego syna. Investigators say it was Sensing's son's fingerprints found on the Lego toys, placing the child at the murder scene. That young child has been tormented with these visions all these years. To by oznaczało, że syn Sensinga bawił się klockami Lego, kiedy jego ojciec popełniał paskudny czyn. Occasionally, we run into individuals who are evil. The individual that is being charged with this crime today can only be described as that. Numer 5. Martwe prawo jazdy. David Kejlak był niewzruszony po zabiciu byłej dziewczyny w 2014 roku. Opublikował swoje groteskowe czyny w internecie. He was drinking beer while police were hunting for him and talking about his dead girlfriend as if she was still alive. Było to znane w prasie jako morderstwo na 4chanie. Kejlak przesłał zdjęcia zbrodni i napisał, że o wiele trudniej jest kogoś udusić niż wygląda to w filmach. Zostawił też wiadomości w całym domu. Na żaluzjach napisał złe wieści, a na zdjęciu zabiła mnie pierwsza. Kejlak nabazgrał też dosadne oświadczenie na prawie jazdy swojej byłej, które brzmiało po prostu martwa. And in his confession note, Kejlak also said, quote, running from the cops was so much fun, then he signed his initials DK. Numer 4. Obietnica powrotu. Kobieta urodzona jako Mary Bell posiada makabryczne wyróżnienie bycia najmłodszą brytyjską zabójczynią. Oh, she was wicked. She was. I think there's no question about it. Bell była jeszcze nastolatką, kiedy udusiła pierwszą ze swoich dwóch ofiar w 1968 roku. Według relacji jej życie było pełne traumy i złego traktowania z rąk matki. Dziewczynka wykazywała niepokojące i niebezpieczne zachowanie przed zabiciem pierwszej ofiary, Martina Browna. She was deeply embedded in a sort of petty crime environment, an environment in which violence against each other was something that was almost acceptable and the norm. Później Bell i jej wspólnik nie tylko nękali matkę Browna przed pogrzebem jej syna, ale też zostawili szydercze notatki dla policji w pobliskim przedszkolu, które zniszczyli. Jedna z notatek brzmiała: morduję, żeby móc wrócić. The general tenor of these notes was to tease and provoke the police because the police weren't making any progress. Numer 3. Deska do tortur. Dean Corll był seryjnym mordercą znanym pod wieloma pseudonimami, w tym Pied Piper i Candyman. Dean Corll earned the nickname the Candyman because his younger days his family owned a candy company, a small candy company located in the Heights. And he often gave candy away to kids in the neighborhood. Jego metodologia była brutalna. Miał nawet parę młodych wspólników, którzy pomagali mu zwabiać, torturować i mordować ofiary. Ofiary często były przykuwane kajdankami do deski ze sklejki i krzywdzone przez Corella przed śmiercią. To właśnie tę deskę do tortur znaleziono na miejscu zbrodni, gdy Candymana zabił jeden ze wspólników, Elmer Wayne Henley. Elmer Wayne Henley's trial was a media circus. The only thing I can equate it to was his O.J. Simpson trial without the television in the courtroom. Numer 2. Szyfry. Szyfr to celowo zakodowana wiadomość, by ukryć przekaz. Przez lata było wielu zabójców, którzy komunikowali się za pomocą szyfrów, szczególnie Zodiak. It's okay. It's all gonna be okay. Sprawa Rickiego McCormicka też wiąże się z szyfrem i też pozostaje nierozwiązana. Wiadomość była na jego ciele, gdy znaleziono jego szczątki na polu kukurydzy w Missouri 30 czerwca 1999 roku. Within Ricki's pockets were two pieces of paper, both filled with seemingly random letters and punctuation that local police had no chance of being able to decipher. FBI nadal szuka pomocy publicznej w złamaniu szyfru. Uważa się, że wskazówka dotycząca tożsamości mordercy McCormicka leży właśnie w kodzie. The head of the CRRU says, we are really good at what we do, but we could use some help with this one. Breaking the code could reveal the victim's whereabouts before his death and could lead to the solution of a homicide. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Dom Eda Geina. Z zawartości domu Eda Geina można wybierać. To był dosłownie dom grozy. He'd reverse the normal process of trash disposal, you know, and instead of taking all his garbage to the dump, would go to the dump and bring it into his house. Zbrodnie Geina wstrząsnęły światem. Był inspiracją dla licznych, równie makabrycznych horrorów. Dom Eda Geina był pełen mebli i innych przedmiotów wykonanych z ludzkich szczątków. To absurdalny, przerażający i niezapomniany obraz ludzkiej deprawacji z jednej z najbardziej znanych spraw w historii. Ed Gein's farmhouse was the habitation of a literal ghoul. You know, somebody who had been living amidst these horrific relics of human dismemberment. It was a madhouse. Jesteście ciekawi, jak wyglądała poprzednia dziesiątka? Zapraszamy do oglądania dalszej części filmu. Numer 10. Pończochy. It would have made a frightening Hitchcock thriller if the crimes hadn't been real. A killer was stalking Boston women. Sprawę dusiciela z Bostonu od dawna podważa się w amerykańskich kryminałach. Morderca zabił 13 kobiet w rejonie Bostonu na początku lat 60. Często oskarżano mężczyznę o nazwisku Albert DeSalvo, ale jego wina pozostaje kwestią sporną. Dusiciel zasłużył na przydomek ze względu na sposób działania. Dusił swoje ofiary nylonowymi pończochami. Odzież często znajdowano na miejscu zdarzenia. Chyba najbardziej znanym przypadkiem była Joan Graff, przedostatnia ofiara dusiciela. Na miejscu znaleziono nylonowe pończochy. Pisarz Gerald Frank twierdził, że były związane w, cytujemy, wyszukaną kokardkę, jak muszka klauna z cyrku. Numer 9. Odręczne ostrzeżenie. On June 12, 1977, 8-year-old Lori Farmer, 9-year-old Michelle Gousset and 10-year-old Denise Milner set off for camp, but never came home. Rankiem 13 czerwca 1977 roku ciała trzech harcerek znaleziono w pobliżu pryszniców Camp Scott w Oklahomie. Obóz natychmiast ewakuowano, a śledczy odkryli różne poszlaki, w tym latarkę i ślady krwi. Agent Linville also found tape and plastic material used to cover the flashlight lens. Two photographs of women, a red pair of lace panties and the glasses taken from the counselor's tent in Kiowa unit. Ale pewna wskazówka została wysłana do Camp Scott niecałe 2 miesiące przed zabójstwami. Psycholog odkryła, że jej rzeczy zostały porozrzucane po pomieszczeniu. Była też notatka z napisem "Mamy misję zabicia 3 dziewcząt w namiocie pierwszym". Notatka została przekazana dyrektorowi obozu, ale potraktowano ją jako żart. Do dziś sprawy morderstw pozostają nierozwiązane. Numer 8. Taśmy Ricardo Lopeza. This is being sent off tomorrow, probably. Well, actually, technically today. If and when I feel great about it. Znany jako stalker Bjork, Ricardo Lopez był tępicielem szkodników. Stał się niesławny przez obsesję na punkcie islandzkiej piosenkarki. W 1996 roku zdenerwował się, że Bjork jest w związku. Wysłał wybuchową paczkę do jej rezydencji w Londynie. Lopez prowadził dziennik wideo, w którym opisywał swoje metody i motywy. Nagrał ponad 20 godzin materiału. Na ostatniej taśmie odbiera sobie życie. Sąsiedzi zgłosili zgniły zapach dochodzący z mieszkania Lopeza. Tam policjanci odkryli taśmy. Poinformowali Scotland Yard o ładunku wybuchowym, który bezpiecznie zdetonowano. Numer 7. List syna Sama. I want you to go out and kill. Kill! 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 David Berkowitz, znany jako syn Sama, terroryzował Nowy Jork w połowie lat 70., zabijając i raniąc wielu ludzi swoim rewolwerem. 17 kwietnia 77 roku popełnił podwójne morderstwo Valentiny Suriani i Aleksandra Ezo, zwiększając liczbę ofiar do 5. Do tego momentu był znany jako morderca kaliber 44. To się zmieniło, gdy władze znalazły odręczną notatkę Berkowica, w której nie tylko szydził z policji, ale też identyfikował się jako syn Sama. List jest osobliwy nie tylko ze względu na szyderczą treść, ale też częste błędy ortograficzne i gramatyczne oraz chaotyczną, niespójną naturę. To wgląd w zaburzony umysł autora. Numer 6. Makabryczna lalka Hello Kitty. 17 marca 1999 roku hostessa klubu nocnego Fan Man Yi została porwana przez członka triady Chan Man Loka. Porwanie było zemstą za kradzież portfela przez Fan. Fan została zabrana do mieszkania i uwięziona na miesiąc. Trauma ostatecznie doprowadziła do jej śmierci z powodu szoku. Porywacze schowali część jej szczątków w dużej lalce syrence Hello Kitty. Pozostawała tam przez tygodnie. W końcu jeden z porywaczy, obciążony poczuciem winy, poszedł na policję i zaprowadził funkcjonariuszy na miejsce zbrodni. Tam policjanci znaleźli lalkę z makabryczną zawartością. Numer 5. Zdjęcia BTK'a. The three photos are of a woman's dead body. The driver's license belongs to Vicky Weggerly. Killed in her home in 1986. Po co najmniej 10 ofiarach i wielu latach Dennis Rader, znany jako BTK, został złapany 25 lutego 2005 roku. Praktycznie każda lokacja z nim związana stała się miejscem zbrodni, w tym jego dom, kościół i firma. We wszystkich miejscach śledczy znaleźli niepokojące dowody zbrodni Radera. He had dolls that he used to help facilitate his imagination. And he would experiment. Rader robił zdjęcia ofiarom w różnych stadiach cierpienia i rozkładu. Przechowywał polaroidy we wspomnianych miejscach. Zdjęcia posłużyły jako niezbity dowód jego winy i pomogły w skazaniu go na 10-krotne dożywocie. Numer 4. Ślady stóp na śniegu. Rzadko zdarza się, że przyszła ofiara znajduje wskazówki na przyszłym miejscu zbrodni. Przykładem są morderstwa w Hinterkaifeck. Nieznany napastnik zabił 5 członków rodziny Gruberów i ich służącą w nocy 31 marca 1922 roku. Andreas Gruber, głowa rodziny, nie wziął wielu znaków pod uwagę. Były odgłosy na strychu i gazeta z Monachium. Gruber myślał, że upuścił ją listonosz, ale najbardziej przerażającą wskazówką były ludzkie ślady prowadzące z pobliskiego lasu na farmę. Dziś uważa się, że prawdopodobnie należały do sprawcy, który odebrał życie Gruberom. Numer 3. Pentagramy. Why did you kill those people? No comment. I cannot answer that at this time. Richard Ramirez, znany jako nocny łowca, fascynował się pentagramami. Jeden narysował na dłoni podczas pierwszego wystąpienia w sądzie. Nie był to pierwszy raz, kiedy organy ścigania zetknęły się z tym symbolem w tej sprawie. 29 maja 1985 roku Ramirez napadł na Mabel Bell i Florence Lang w ich domu. Po ataku wziął szminkę Bell i narysował 2 pentagramy na ścianach sypialni. But the thing that was so frightening about it from like the public's point of view, remembering back then, was that it was also random. Zrobił to też po zaatakowaniu małżeństwa Petera i Barbary Penn w nocy 18 sierpnia. Po zastrzeleniu obojga Ramirez narysował szminką pentagram na ścianie sypialni i napisał Jack the Knife. I think she was spared because he said get on your hands and knees and say you love Satan. She said I just looked in the eye and says no, I will not do that. I believe in Jesus Christ. Numer 2. Krwawe napisy. Rodzina Mansona zabiła Sharon Tate i jej przyjaciół, ale liczba ofiar jest znacznie wyższa. Latem 1969 roku rodzina zabiła 9 osób, choć podejrzewa się ich o więcej. Na 3 miejscach zbrodni znaleziono wiadomości napisane krwią ofiar. Po zabiciu Garego Hinmana jeden z członków napisał na ścianie polityczna świnia. W domu Sharon Tate Susan Atkins napisała świnia na drzwiach wejściowych. Ostatnia wiadomość była na miejscu zabicia małżeństwa Labianka. Patricia Krenwinkel napisała frazy powstań, śmierć świniom i helter skelter. Ostatnia była błędnie napisana i stała się tytułem przełomowej książki Vincenta Buglioziego i Kurta Gentry'ego. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy, dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Beczka kwasu. A 57-gallon vat filled with acid. Jeffrey Dahmer to jeden z najbardziej znanych morderców w historii USA. Odebrał życie 17 osobom w latach 1978-91. Najsłynniejsze zbrodnie miały miejsce w jego mieszkaniu w Milwaukee. Często robił niewyobrażalne rzeczy z ciałami ofiar i używał kwasu, by osiągnąć swoje groteskowe cele. Po schwytaniu Dahmera śledczy znaleźli 57-galonową beczkę w rogu jego mieszkania. Wewnątrz znajdował się roztwór kwasu i szczątki 3 osób. To tylko jeden z wielu przedmiotów zabranych z mieszkania. Jak stwierdził główny lekarz sądowy, to było bardziej jak demontaż czyjegoś muzeum, a nie miejsca zbrodni.